dobry, program Za Siódmą Górą, program o podróżach dla podróżników, dla lubiących się powłóczyć, ale również o tej włóczędze posłuchać. Ale mało kto z podróżników, z podróżujących myśli o tym, czy zobaczyłby tyle świata, gdyby nie zdrowe nogi. Ale właśnie, gdyby tych nóg nie było, co by było? Dzisiaj o tych podróżach z innej perspektywy. W studio jest gość, pan Piotr Czarnota. Człowiek, który jeździ na wózku po świecie, który pokazuje, że można, mimo tego, że te nogi są nie do końca sprawne, jednak po tym świecie jeździć. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Piotrze, z tego co wiem, to pan kiedyś chodził, więc ma pan perspektywę jakby z dwóch stron. Tego, co chodzi i tego, co już chodzi inaczej, mówiąc delikatnie. Pan wciąż jeździ, pan wciąż podróżuje, pan nie korzysta w ogóle z biur podróży. Wszystko na własną rękę. Tak, 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 właśnie tak. Jestem osobą z niepełnosprawnością od 16 lat do 20 roku życia. Normalnie dojrzewałem, żyłem. W wieku lat 20 miałem wypadek samochodowy, wskutek którego uszkodziłem rdzeń kręgowy. No i od tamtego momentu poruszam się na wózku. Jak czytam pańskie wypowiedzi, słucham pańskiego bloga, widzę filmy, to widzę, że pan właściwie cały czas korzysta ze środków transportu publicznego. Żadnych tam właśnie nie ma autobusów prywatnych, żadnych prywatnych samochodów. Wszystko jest, tak powiem, na własny rachunek. Prawda? To jest ciekawe, bo z reguły nam się kojarzy, że jak ja widzę kogoś, kto dojeżdża na lotnisko, nie wiem, w Paryżu, na wózku, wie, kurczę, jak on tu się znalazł? Czy pan, kiedy miał tą pierwszą podróż po tym wypadku właśnie feralnym, kiedy pan już jest na wózku, czy był lęk, że teraz trzeba wszystko na nowo przestawić, trzeba wszystko na nowo ustawić? I czym się różni przygotowanie do podróży przed wypadkiem, a już po wypadku? Tak, trwało, zanim psychicznie byłem nastawiony do tego, żeby samodzielnie gdzieś wyjechać. Pierwszy raz wyjechałem razem z moją siostrą, jak dobrze pamiętam, do Pragi, z jej siostrą oraz ze znajomymi. No, było to dla mnie bardzo duże wyzwanie, ponieważ nie wiedziałem, czego się spodziewać, jak hotel będzie dostosowany, jak miasto jest dostosowane, jak ja poradzę sobie na wózku. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że Praga również jest zabytkowym miastem, a więc bardzo dużo kostki brukowej, która nie jest dobrym przyjacielem dla wózka, dla kółek, tak. I to było takie pytanie, na które zastanawiałem się, czy dam radę, ale nie zastanawiałem się, czy warto. Po prostu wiedziałem, że to jest jedna z rzeczy, która pozwoli mi nie tyle przełamywać swoje lęki, obawy, ale również, żeby wyjść do świata i zobaczyć troszeczkę świata, nie czekać na to, aż świat przyjdzie do mnie, do mieszkania. To jest piękne. Zanim zaczęliśmy nagrywać, prosił mnie pan, żeby nie mówić o panu jako bohaterze, żeby nie było takiej megalomanii, takiego męczeństwa z pana sytuacji. To jest piękne, bo pan pokazuje, że pan normalnym człowiekiem, który również jeździ, i to, że pan ma inną sytuację niż ja, bo ja mam nogi, a pan ma wózek, zupełnie nas nie różni, więc nie będziemy mówić o państwa męczeństwie, ani o pańskim megalomanii, ani o pańskim jakimś innej sytuacji, tylko popatrzmy na praktykę. Pierwsza podróż, taka większa, z tego co wiem, do Szwecji, do Sztokholmu, i tam pierwsze zderzenie właśnie z tą rzeczywistością. Jak to wyglądało? No, wyjazd do Sztokholmu był konsekwencją wcześniejszych moich wyjazdów. Na wcześniejsze wyjazdy zawsze zabierałem kogoś, miałem zawsze kogoś do pomocy i kogoś koło siebie. Sztokholm był takim moim pierwszym miastem, do którego wyjechałem samemu. Plecak, tanie linie lotnicze, zorganizowana od początku do końca przeze mnie wyjazd. Ten pierwszy wyjazd miał miejsce 7 lat temu, 2011 rok. I powiem szczerze, najbardziej bałem się z tej mojej wyprawy to tego, jak to przekażę moim rodzicom, że wyjeżdżam z domu, że pakuję się i nie będzie mnie. No i okazało się, że ta rozmowa w ogóle taka była też bardzo naturalna, ponieważ mój tata się zapytał tylko, czy mam pieniążki, i tyle. Także to, że tak powiem, na tym się skończyło. Mimo wszystko się obawiałem tego, także dziękuję, tato. Także to było na pewno takie bardzo, bardzo wartościowe. Przygotowałem się do tego wyjazdu około 5 miesięcy. 5 miesięcy przygotowań, pisania maili, dopytywania. Google
Maps mi bardzo pomógł i Street View, za pomocą którego mogłem obserwować, gdzie ja będę się przemieszczał, czy są jakieś bariery, czy nie ma tych barier. Poza tym zdecydowałem się na Szwecję, a dokładnie na Sztokholm z tego też powodu, że jednak w mniemaniu większości osób, dużej części osób, Sztokholm jest, w ogóle Skandynawia jest, jest regionem na świecie, który jest dostosowany, prospołeczny, że osoby niepełnosprawne mają tam, że to jest to kraina krajem i miodem. A tu się okazało, że jest nie do końca w ten sposób. Tak. Jak to wyglądało na tym lotnisku? Bardzo szybko się okazało, że coś może nie pójść okej w mojej podróży, a okazało się już na lotnisku w Sztokholmie, gdzie po wyjściu z samolotu musiałem dostać się do centrum Sztokholmu. Wiedziałem, że to jest, że podróż ma trwać około godziny autobusem. Wyszedłem, kupiłem bilet, poszedłem do autobusu, czekałem w kolejce, chcę dostać się do autobusu, po czym kierowca mi mówi, że ja nie mogę wejść do tego autobusu, ponieważ autobus jest niedostosowany i jeżeli mam opiekuna, no to żeby mi opiekun pomógł się dostać. Niestety, a pan był sam? Byłem sam. Byłem sam i no niestety mówię, że jestem sam, nie ma mi kto pomóc, a więc co mogę zrobić w tej sytuacji, zapytałem. On mi odpowiedział, że mam iść do kasy i tam w kasie swoje problemy rozwiązać. Strasznie naokoło. Tak, prawda? Tak. Poszedłem do kasy, pani mi powiedziała, no faktycznie, no nie może pan dostać się do tego autobusu, mogę jedynie panią zwrócić koszty biletu. No to, no okej, ale co dalej, prawda? Co, że tak powiem, mogę zrobić, żeby dostać się do centrum Sztokholmu? Pani mi poinformowała, że 3 km dalej jest miejscowość, z której odjeżdżają pociągi, no i tam mogę się dostać i stamtąd przemieścić się do centrum, z racji tego, że pociągi są dostosowane. No i tak zrobiłem, dostałem się już komunikacją miejską do tej miejscowości. Czekając na pociąg, poszedłem do taksówkarza zapytać się, bo może myślałem, że taksówką mogę sobie dojechać, będzie szybciej, prościej i na pewno bezpieczniej dla mnie. Po czym kierowca mi odpowiedział, że okej, nie ma problemu, ale to będzie kosztowało, pamiętam, 150 euro. A 150 to jest taki euro. To tam było około 50 km. Aha. To był 2011 rok. 150 euro to był cały mój budżet na wyjazd, łącznie z biletami, ponieważ oprócz tego, że gdzieś tam w swoim założeniu podróżuję komunikacją i wszystko robię na własną rękę, to jeszcze staram się, żeby to były wyjazdy, które są z założenia tańsze. No i musiałem czekać na pociąg. Pociąg przyjechał, dostałem się już do tego Sztokholmu, dostałem się już do hostelu, który wynająłem, ale zamiast być o godzinie 19, które według planu miałem być, no to dotarłem około godziny 23. Czyli już pan wiedział, że od tej pory, jak pan planuje podróże, trzeba troszkę ten zapas dać większy, tak? Tak. Niż zwykle. No niestety, z racji tego, że gdzieś tam różne sytuacje, które nawet niezależne ode mnie mogą wystąpić, ale dla mnie to była też taka bardzo ważna informacja, że takie zestawienie Polski z tym, co jest na zachodzie. W Polsce jednak dużo osób dwóch osiemków przychodzi, wkłada pana do autobusu, dokładnie. Nie ma u nas jest, że tak powiem, mimo wszystko większa empatia w stosunku do osób niepełnosprawnych, ponieważ ta sytuacja z przyjazdem autobusem w Polsce by wyglądała mniej więcej w ten sposób, że dwóch panów by podeszło do mnie, zapytało się, chodź chłopaka, wrzucimy do autobusu, dokładnie. Niech jedzie. Natomiast na zachodzie są procedury i wszystko musi się odbywać według nich i nikt nie weźmie odpowiedzialności za ich złamanie, ponieważ w sytuacji kryzysowej to osoba, która złamała procedurę, byłaby osobą odpowiedzialną. Dlatego tutaj jeszcze to jest bardzo ważne. U nas nie jest tak źle, jak się mówi. Zdecydowanie. Generalnie nie tylko u nas, ale w całej Europie Wschodniej uważam, że jeszcze to jest nasz plus. Panie Piotrze, mimo że pan jest na wózku, to pan dalej jeździ. Z tego, co wiem, projekt 10 stolic europejskich w 100 godzin. Pan to zrobił. Wraz z kolegami też na wózkach. Tak. Coś w ogóle niespotykanego. Mało kto z nas sprawnych ludzi taki projekt robi, jak tak, pan to robi? Tak. To był 2013 rok. Ja podłączyłem się do tego zespołu, który to planował, przygotowywał się, także byłem jedną z osób, która brała udział. Mieliśmy 3 zaplanowane wyjazdy pociągami, 4 osoby na wózku, 4 osoby opiekunów do pomocy. Pierwszy nasz wyjazd to był 2013 rok. W 100 godzin odwiedziliśmy 10 stolic europejskich.
nie zwiedziliśmy za bardzo tych miast, no niestety. Ale byliście. Ale logistycznie to nas też nauczyło, to też mi dało takie duże doświadczenie pod kątem planowania wyjazdów, na co trzeba zwrócić uwagę. W 100 godzin zrobiliśmy 10 stolic, wróciliśmy do Warszawy, pokazując, że można. Następnym planem było zorganizowanie podobnego wyczynu w Polsce. W 80 godzin dotarliśmy do każdego miasta wojewódzkiego, pociągami również, tylko i wyłącznie pociągami nocnymi, lokalnymi. W taki sposób, żeby pokazać, że również odczarować tą kolej. Czyli ktoś, kto chce po Polsce jeździć na wózku, de facto nie ma większych teraz wskazań, jeśli chodzi o pociągi, tak? Rozumiem. Gdybym powiedział, że nie ma większych problemów, no to byłoby już za dużo. Aha. Na pewno to wymaga pewnej logistyki, pewnego przygotowania się do takiego wyjazdu. Ale objazd wokół Bałtyku? Nie, no to był trzeci nasz wyjazd. Objechaliśmy pociągami również Morze Bałtyckie. Tylko tak nie do końca, ponieważ żeby objechać Bałtyk pociągami, musieliśmy najpierw dostać się do Moskwy, z Moskwy do Petersburga i dopiero potem już wokoło Skandynawii. Także wyprawa do Moskwy to było wyzwanie bardzo duże. Dlaczego? Ponieważ większość z nas sobie, jeżeli myśli, że Rosja to stan umysłu, to ma rację. W sumie już dwa razy byłem w Moskwie. To ma rację. Także to naprawdę tutaj Rosja, Moskwa generalnie jest, mimo że jest stolicą, to jednak bardzo dużo barier ma na swoim koncie. Chociażby każda osoba, która była w Moskwie, wie, że tam bez metra tego miasta by nie było. Mhm. I jedynym środkiem lokomocji, który umożliwia podróżowanie po tym mieście, to jest metro. A metro jest w ogóle niedostosowane. Niestety, także tutaj bardzo dużo problemów napotkaliśmy, ale też nie spotkałem się jeszcze z większą życzliwością, jaką napotkaliśmy u zwykłych Rosjan. Mhm. Naprawdę, to było coś niesamowitego, jak chcieliśmy wydostać się już z metra i przechodziła drużyna bokserów, kadetów, którzy zauważyli, że mamy problem, wróciła po nas i w 16 chłopaków nas wynieśli z tego metra. Także naprawdę takie sytuacje pokazują, że... Dobro to jest jedno, ale nie ma się też co nakręcać. Mhm. Nie ma sytuacji, z której nie można wyjść. Panie Piotrze, na sam koniec chcę pana zapytać tak bardzo osobiście. Czy kiedy był ten wypadek, kiedy pan już wiedział, że pan będzie na wózku do końca życia, czy był taki moment załamania, takiej beznadziei, że o Boże, koniec z moją pasją, koniec z podróżami, tego już nie będzie? Czy jednak od razu pan wiedział, że nie, ja z tym będę dalej jeździł? To jest troszeczkę głębszy temat, mm-hmm. ponieważ ja do swojej niepełnosprawności dorastałem. Mm-hmm. Wydawało mi się, że byłem w stanie z dnia na dzień przyjąć mój stan, obecny stan, na nowo, że tak powiem, zacząć funkcjonować. To jednak z tej perspektywy czasu, z perspektywy 16 lat, kiedy poruszam się na wózku, myślę, że to dojrzewanie do niepełnosprawności trwało u mnie bardzo długo. I to też nie jest tak, że się pogodziłem. Ja się nauczyłem z tym funkcjonować. Mm-hmm. Odnalazłem się, że tak powiem, w rzeczywistości, która mnie otacza. Także tutaj z tego powodu też mi było prościej metodą małych kroków zacząć funkcjonować, zacząć zwiedzać, odwiedzać i podróżować. I na swoim koncie mam 26 krajów, w których byłem, w których zobaczyłem. I na pewno jest to coś, co mi daje też moje doświadczenie życiowe, które mogę się dzielić również z innymi osobami. A do stacji pan przyjechał również, że powiem, na własnych nogach, kółkach, ponieważ nie chciał pan od nas transportu. To już pokazuje, że właśnie ludzie, którzy teoretycznie są od nas mniej sprawni, jeśli chodzi o ruchy, wcale tacy nie są. Dzisiaj pan Piotr pokazał, że można po świecie jeździć, mimo że jeździ się na wózku, ale to nie jest właściwie taki wielki problem, bo 26 krajów zobaczy, pewnie jeszcze pan nie jeden kraj w życiu zobaczy, czego panu życzę, a państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną odsłonę programu Za Siódmą Górą za tydzień o 21:00. Do zobaczenia.